Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy na pętli Gdańsk-Stogi. Właśnie przyjechała dziewiątka, druga dziewiątka. No bo dziewiątki tu są dwie. No bo teraz to jeżdżą dziewiątki same. Latem to jeżdżą i ósemki. Idziemy dalej. Plaża Stogi, no. Mamy dzisiaj, proszę Państwa, drugi dzień listopada, proszę Państwa, no liście opadają już niestety, pogoda taka, opadają, jesień mamy, jeździk winna niesie, to jest, mamy już jesień, to widać te kolorowe liście piękne, żółte na jesieni przyjmują barwy, liście piękne. Odległość, nie? Że nie jest tak, że... To jest plaża Stogi. Właśnie. Idziemy dalej. Jak zawsze spacerek na plażę to dobrze zrobi. A rano jest godzina 9. No. O, dyni. Nie było dyni w tej. W Lidlu, bo miały być jakieś nakupone, ale nie było. A tu są te dynie, leżą sobie. Najzwyczajniej w świecie dynie są do wzięcia. Można zupę dyniową sobie ugotować. Jakby kto chciał, nie? Są dynie? Duże dynie. Ciężko dźwigać takie dynie. Lokal jeszcze zamknięty. Pewnie otworzą, bo oni to mają czynne. Nawet. A może święta zamknie. Tak to jest, proszę Państwa. Tu mamy namioty, które są rozebrane. O, tu trochę siada. Igły. Namioty są rozebrane. Bo tu, proszę Państwa, radio gra. Reklama leci. Nawet na plaży musi Neomak być reklamowany. D3. Tu, proszę Państwa. WC to jest tu. Wyjście numer 26, to jest tu, no już po sezonie, więc WC też jest zamknięty, tam właśnie przy wejściu 26 jest WC zamknięte. Oj, coś dzisiaj jestem taki jakiś nieposkładany, bo wcale cały dzień w domu, wylęgiwał się człowiek, wichura była straszna. A groby już wszystkie żeśmy obskoczyli przed świętami, bo wtedy jest tłok. Zresztą wczoraj był tak duży wiatr, że niebezpiecznie było. Drzewa się na cmentarzach waliły przez tą wichurę wczorajszą. Także nawet tam pisało, że nie wolno, jak jest wielki wiatr, chodzić na cmentarze w Sopocie. Też idziemy dalej. Tu jest grany. Co tu jest grane? Nic nie widać? Nic nie widać, coś tu się porobiło. Aha. Coś tu się porobiło nie tak z tym kamerą. Ale teraz chyba już jest dobrze. Tu mamy wydmy. Wydmy mamy, a tutaj chyba się kąpali w tej zimnej wodzie, no bo są tak zwane morsy, nie? No to jakaś dziewczyna skacze, nogi gołe. No, gdzie rozgrzewka jest, rozgrzewka jest. A to rozgrzewka po kąpieli, czy jak? Po kąpieli jesteśmy. No i jaka woda ciepła? Wspaniała. 6 stopni. No to, to dla takich... 10 minut byliśmy w wodzie. Tak? Tak. I warto było?
bardzo. My co roku tak robimy. Co roku? Cały rok. Nie co roku. Cały rok. No dobra. O, proszę bardzo, dzisiaj już widzimy, już mamy statek z tej strony. No mówiłem, że tu będą przybijać, już jest statek z tej strony. O, proszę. Statek z tej strony przybił. Kontenerowiec. Także teraz będzie większe pole do rozładunku. Będą takie mniejsze sobie z tej strony. No bo tu właśnie przywieźli ten statek, to chyba przywiózł tam urządzenie do podnoszenia, tą suwnicę. Proszę bardzo. Szybko. Proszę to odebrać, bo mnie ktoś tutaj, ale tu fale idą. Białe fale. Takie białe fale. O, idą. Zatoka Gdańska. No wiaterek jeszcze jest. No widać, że wiaterek był, bo proszę spojrzeć na te śmietniki, jak przechylone. No to wiatr spowodował takie pochyłości. Śmietników nawet. O, poszło. No to widać, mocno się kopią. Następnie kopiące się. Coś tam rozebrane. Się rozbierają, to rozbierają. Teraz zobaczymy, czy się kopią, czy nie kopią. Też. Są tacy, co się kąpią. Nie gada się, już nie obierają, chyba już pokąpieli się. Dzieci też są, ale dzieci właśnie kąpają. Także można się i kąpać o tej porze roku. Zimno, wiatr wieje. 6 stopni woda ma. Na porze chyba może jest 8. No i zimny wiatr. Tak to jest. No tutaj widać te PMO. No rozładowali te, pewnie to przywieźli właśnie tą bramownicę tutaj. Do rozładunku kontenerów ustawili. I teraz już jest. No a za jakiś czas będą tutaj podpływać normalne statki nad to. I będą to rozładowywane takie statki. Także tak to wygląda. No, także tu pozdrawiamy z plaży na Stogach. Pomorska Telewizja Narodowa. Dla was redaktor Sławomir Ziemiński. No trochę kapelusz mi chce zwiać. Ahoj. No kapelusz, no pomorski konik, nie? Mój.